Witam w tej chwili serdecznie Wojciecha Pacułę, który jest redaktorem naczelnym, założycielem, ojcem założycielem, można tak rzec, wspaniałego audiofilskiego magazynu online, to jest highfidelity.pl, a ostatnio pojawiła się nowa domena highfidelitynews.pl, na której publikuję fantastyczne opracowania dotyczące sprzętu, muzyki, recenzje, bardzo różnorodne materiały i znany jest no, z całej Polsce, jak również za granicą, ponieważ również w wersji angielskiej ten magazyn online się ukazuje już od kilkunastu lat. Nie wiem, Wojtku, dokładnie od ilu, ale będzie kilkanaście. Po angielsku się ukazuje już od 15 lat. W polskiej wersji chyba teraz będzie 18 rok. No nie chyba, 18 lat. Wow. No to gratulacje. To już kończy się druga dekada tego pisma i ma się znakomicie dzięki Twojej pracowitości, erudycji, wiedzy i jeszcze wielu, wielu innym talentom. Ciężko, Wojtku. Ciężko odpowiadać na takie twoje same superlatywy. Co ja mam powiedzieć? No, dziękuję. Ja również dziękuję, bo czytam i korzystam z łamów twojego elektronicznego portalu, można by już tak rzec, biorąc pod uwagę ilość materiałów. I bardzo się cieszę, że zgodziłeś się, aby jeden z materiałów, które tam opublikowałeś, po prostu pokazać, omówić i przybliżyć widzą kanału Audio Video Summit, ponieważ to jest temat, który szczerze mówiąc mnie zafascynował i fascynuje, a jest to firma Nagra, po prostu legendarna zupełnie marka, która rozpoczęła w latach 50. jeszcze XX wieku swój triumfalny, można by powiedzieć, pochód przez dekady kolejne aż do dzisiaj. I mam nadzieję się dowiedzieć od Ciebie wielu ciekawych szczegółów, bo powiem szczerze, że jest to oburzające to, co zrobiłeś. Po prostu wziąłeś samochód, sprzęt, pojechałeś sobie do Szwajcarii, żeby w samym sercu Alp czy też Jeziora Genewskiego dotrzeć do źródła jakby tej legendy. Ja też byłem strasznie oburzony, że tam pojechałem. Do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu po prostu. Z oburzenia. Wojtku, bardzo Ci tego zazdroszczę. Nie kryję tego, mówię o tym wprost. Ale będziesz się musiał z tego, powiem tak, po prostu wytłumaczyć przed naszymi drogimi widzami. Wobec tego, czy możemy zacząć nasze show? Z mojej strony nie widzę przeszkód, oczywiście. Super. Pozwolisz, że zacznę od półtora minutowej niespodzianki, ponieważ zrobiłem takie loty dronem nad miejscami, w których byłeś. Tak, widzimy. Z Winnicami. Tam dalej są już lasy. No wszędzie nie byłem, ale w paru miejscach rzeczywiście tam byłem. Czyli to jest naprawdę Montreux, to miejsce, w którym, twierdzam, to jest Montreux, do którego dotarłeś. Tam dotarłem, byłem w paru miejscach, nie tylko w Montreux, tylko też w samej Nagrze. Nagra nie jest w Montreux tak naprawdę. Nagra ma się troszkę dalej, ale w Szwajcarii wszystko jest blisko, więc jak mieszkasz nad Jeziorem Genewskim, to, no to po prostu jesteś sąsiadem każdego, prawda? To prawda. I tu ten wspaniały cypelek. No tak. Gdzie chyba mieści się serce na Montreux jako miejscowości. Taki trochę ta część biznesowo usługowa tutaj się mieści, dlatego że o, widać tutaj po lewej stronie salę koncertową nad samym jeziorem. Natomiast miejsce, w którym ludzie się bawią, jest troszkę bardziej na prawo, patrząc od strony jeziora, to znaczy wzdłuż tej takiej promenady. No właśnie, wobec tego pora na to, żeby po wstępie, krótkim wstępie filmowym przejść do
części prezentacyjnej, slajdowej i do naszej rozmowy, może nie tyle nawet rozmowy, co właściwie pytań do ciebie jako gwiazdy i bohatera tej wyprawy i tego wieczoru. Nie, musimy się na drugi raz Więc umówić na jakieś bardziej polityczne jakieś określenia. Może nie gwiazda, może hajendu, może gwiazdka, tak? A, dobrze, dobrze. Wojtku, cenię twoją skromność wrodzoną czy nabytą. Ja z Nagrą mam związek od jakichś 25 lat, to znaczy jednostronny bardzo z mojej strony. A zaczęło się to w taką ciekawym doświadczeniem. Pracowałem jeszcze w teatrze. W jednym ze spektakli reżyser poprosił o to, żeby aktor, który grał reportera, rzeczywiście na scenie nagrywał jakiś taki wywiad teatralny, dramaturgiczny, żeby go odtwarzał na tym magnetofonie. My mieliśmy wtedy magnetofony wielkości dużego biurka, to znaczy takie duże, duże stare nerdowskie magnetofony na zapleczu, a w studiu mieliśmy sztudery, ostatnią generację sztuderów, które już nie były tak duże jak 80 i 820 czy 810, ale dalej no, ważyły swoje. Mieliśmy też do dyspozycji, na dużej scenie mieliśmy trzy takie magnetofony. To były czasy, kiedy jeszcze w teatrze grało się z magnetofonów, z taśmy. A na małej scenie mieliśmy Revoxy PR3, PR99 trzeciej wersji, też trzy. No ale to też waży 25 kilo, więc jak aktor zobaczył ten magnetofon, no bo poprosili nas o magnetofon, przynieśli mu ten magnetofon we dwóch, bo się jedna osoba ma problemy, jak zobaczył go, to tak klął, w teatrze bardzo się klnie, więc on się nie oszczędzał, strasznie klął. No i na drugi dzień ktoś z dyrekcji, prawdopodobnie to nawet osobiście dyrektor techniczny, dyrektor Hercik załatwił, że przyniósł z Radia Kraków taki aluminiowy klocek. I była to Nagra 3, monofoniczny magnetofon, bo Nagra w ogóle jest, te magnetofony Nagry są magnetofonami reporterskimi do pracy w terenie. One nigdy nie były pomyślane do rejestracji takich zawodowych, byśmy powiedzieli, profesjonalnych muzyki. I przyniósł ten magnetofon. I przez pół roku my się nim opiekowaliśmy, to znaczy my musieliśmy przygotować taśmę, znieść go, wyczyścić starą taśmę, tak żeby nie było starych rzeczy nagranych, wiadomo. Ale w międzyczasie trochę się nim bawiłem, po prostu miałem w ręce coś, czego nigdy nie widziałem. Na początku byłem bardzo sceptyczny, dlatego że w porównaniu z, no nawet z Revoxem, już nie mówiąc o sztuderze, to wyglądało jak zabawka. Ale dopóki się tego nie wzięło do ręki i nie zaczęło obsługiwać, w momencie, kiedy się przekręciło pierwszy raz start, bo w Nagrze to jest taki po prostu przełącznik z przodu, to człowiek wiedział, że to jest coś niesamowitego po prostu. Znaczy coś innego. Ta Nagra była tak dobrze zrobiona, że elektronika, która tam jest zaimplementowana, to nie jest jakaś wybitna. To jest po prostu bardzo porządna, uczciwa elektronika. Natomiast ona jest wtórna do mechaniki. Mechanika zawsze tam była numerem jeden. I kiedy się pobawiłem trochę, ponagrywałem na zapleczu, wtedy budowałem swoje magnetofony, wzmacniacze lampowe. Kiedy pograłem trochę z taśmy, bo akurat taśmy nam nie brakowało, kiedy pograłem, to wiedziałem, że to jest coś innego. To znaczy, to nie jest aż tak dobre jak sztuder, jeżeli chodzi o pasmo przenoszenia, różne takie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to jest rzecz niepowtarzalna po prostu. Znaczy, czegoś takiego nie widziałem wcześniej. I to był mój pierwszy kontakt z magnetofonem. Super. Właśnie takie bezpośrednie fizyczne wrażenia później sprawiają, że coś albo od pierwszego wejrzenia leży i zostaje to już na całe życie, albo nie. Dokładnie. W twoim przypadku Nagra zrobiła piorunujące wrażenie. Ja na audio wideo show w Warszawie obserwowałem po prostu z drżeniem rąk i nóg to urządzenie, gdy odtwarzało taśmy. Nie pamiętam, czy to była Nagra czwórka, piątka czy szóstka już. Czwórka, no, na 100%. Ale czwórka. Po prostu no, wrażenie jest niesamowite. Do dziś pamiętam jeszcze film Zawód reporter z Jackiem Nicholsonem, gdzie ten właśnie reporter
właśnie nagrę reporterską miał gdzieś tam na pustyni. I do dzisiaj też wryło mi się to w pamięć jeszcze z dzieciństwa To wręcz. ciekawostkę powiem Czy... szczerze, że jeżeli ktoś oglądał Mindhuntera na Netflixie, serial, to pierwsze sezony otwiera widok magnetofonu szpulowego, reporterskiego. I to jest magnetofon Sony. Ale ten magnetofon został opracowany przez Nagrę. To jest tak naprawdę Nagra 3 na potrzeby Sony, dlatego jest tak podobna. To bardzo fajna ciekawostka dla miłośników seriali i audio. Wojtku, to jest takie krótkie resume, jakby główne punkty naszego czy Twojego wystąpienia. Hasła: Stefan Kudelski, Audio Pro, Audio Hi-Fi i High-End, Szwajcaria, Jezioro Genewskie, to już widzieliśmy. Machine Head, Smoke on the Water, Jazz, Queen, Made in Heaven. Montreux Jazz Festival, To widzę, Ruch że jedziemy przez Mariański, Mission cały świat jedziemy widzę. Impossible. Tak, ostro, ostro jedziemy. Księżyc nawet. Widzę. ECIA. To już niebezpieczny temat zostawiłem na sam koniec. Wobec tego pozwolisz, że ruszę naszą maszynę slajdową. Skąd pomysł na wyprawę do alpejskich źródeł Nagry? Już powiedziałeś właściwie w swoim entrée czy wstępie. To, co widzimy, Antre, to nie, jest w antre, przepiękny. powiedziałem, umówmy się, że powiedziałem w antre. Okej. Okay. To jest przepiękny widok na Jezioro Genewskie z domu dyrektora z kolei festiwalu Montreux Jazz Festival. Ale o tym jeszcze będziemy o tym nieco więcej mówić. Na Twoim portalu ten reportaż z wyjazdu raczej został opublikowany w październiku 2018 roku i powiem, że mnie ten materiał poruszył i zafascynował. Więc dwa słowa powiedz o człowieku, który jest sprawcą całego tego szaleństwa i legendy. Mamy do czynienia z polskim inżynierem, ale wykształconym na Zachodzie tak naprawdę. Stefan Kudelski uciekł w 1939 roku z Polski do Francji najpierw, a następnie wyemigrował do Szwajcarii. To jest człowiek, który tam studiował, tak jak mówię, i tam został wykształcony, bo mamy taką tendencję, że uważamy, że wszyscy są nasi. To znaczy, ktokolwiek, kto ma polskie nazwisko, to jest zawsze nasz. A prawda jest taka, że to zawsze jest gdzieś po środku. To znaczy, to są ludzie, którzy zrobili na przykład za granicami karierę, to są ludzie gdzieś, którzy łączą to, co wynieśli z Polski, z tym, co miało do zaoferowania miejsce, w którym się znaleźli. Kudelski skończył Politechnikę Federalną w Lozannie i już wtedy interesował się mechaniką. Dostał w 1952 roku pierwszą nagrodę taką w amatorskim takim konkursie. Dostał za magnetofon reporterski. To był jeszcze magnetofon na korbkę, dlatego że po prostu nie miał silnika. To był biedny człowiek z Polski. Żeby to ominąć, zrobił na korbkę sprężynowy, no rzecz, którą może 100 lat temu, no 80 lat temu w gramofonach można było zobaczyć, ale nie wtedy i nie w magnetofonach. Szybko to przerobił, kiedy już dostał pieniądze, zainwestował i przerobił to po prostu na magnetofon, który jest umownie nazywany Nagra 1, a to jest po prostu Nagra. Po wielu, wielu zmianach stał się magnetofonem Nagra 3 po prostu z 1957 roku, czyli magnetofonem monofonicznym, reporterskim, takim, który występował na 90% planów filmowych, w których Nagra brała udział. A Nagra brała udział w większości planów filmowych w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. Nie wiem, czy to jest dobry wstęp, już koniec. Znakomity. No, taka rekomendacja jak Hollywood czy amerykańskie plany filmowe, no cóż może być lepszego? Są to ludzie, którzy znają się trochę na technice i no, tworzyli rzeczy
wybitne. No tam nie ma żartów przede wszystkim, to są pieniądze i tam, gdzie są pieniądze, tak jak w studiu nagraniowym, tam nie ma miejsca na przypadek. No. Tak jest. Opublikowałeś bardzo ciekawą linię czasu i właściwie tu są zebrane wszystkie najważniejsze daty związane z karierą i właściwie legendą Nagry. Nie będziemy chyba wszystkich ich tu wymieniać. Nie wiem, czy którąś z nich chciałbyś jakoś wyróżnić. Powiem, czego nie ma tutaj. Może tak będzie prościej i w ten sposób nawiążemy do ostatniego punktu, do CIA. Nie ma tutaj, ponieważ się nie zmieściło po prostu, bo z grafikiem zrobiliśmy tą linię czasu, nie zmieściły się nam magnetofony szpiegowskie. Bo moja wizyta w Nagrze miała trzy części, a nawet cztery, to znaczy tą czwartą to był koncert, bo byliśmy w czasie festiwalu w Montreux. Natomiast te pierwsze trzy części były w samej Nagrze. Jedna to była wizyta w fabryce, gdzie naprawdę rzadko się zdarza, żeby w ten sposób nas witano i naprawdę tam Polacy mają takie szczególne miejsce w ich sercu. Nikt już nie mówi w rodzinie Kuderskiego po polsku, natomiast wszyscy pamiętają Kuderskiego, jego dziwny akcent. Nigdy się nie pozbył akcentu. Od razu było wiadomo, że nie jest stamtąd. Ale podobno był tak uroczym człowiekiem, że wszyscy mu to wybaczali. No w każdym razie nie ma tutaj magnetofonu szpiegowskiego. Były dwa tak naprawdę magnetofony pomyślane jako magnetofony. One nie były magnetofonami szpiegowskimi. To były po prostu miniaturowe magnetofony różnego zastosowania. Jeden był szpulowy, SNR, a drugi był magnetofonem kasetowym i to był jeden z pierwszych takich wysokiej klasy magnetofonów kasetowych, który nigdy przez nikogo innego nie był produkowany, co świadczy o tym, że był pomyślany do specjalnych celów. To znaczy on potrafił nagrywać, ale już nie potrafił odtwarzać. Do odtwarzania była specjalna taka edycyjna jakby konsola. Ale ciekawszy się wydaje ten magnetofon szpulowy. To wszyscy znają go, bo szpule mają wielkość, nie wiem, no, coś takiego, prawda? Ten magnetofon odegrał jakby dwa zdarzenia są z nim związane. Jedno to, że wylądował na Księżycu. I Armstrong, i Aldrin mieli na sobie te magnetofony po to, żeby zapisywały ich słowa, gdyby urwała się komunikacja z Ziemią. Żeby po prostu było wiadomo, co oni robili. To była taka trochę zabezpieczające. I te magnetofony były tutaj, jak Państwo zobaczą kiedyś na jakimś zdjęciu, jak jest ten kosmiczny skafander, to tutaj jest taka wypustka prostokątna, trochę kwadratowa. Tam był ten magnetofon. Druga ciekawa rzecz, no to oczywiście CIA i Biały Dom. CIA, nikt nie chce mi powiedzieć, ani wtedy, ani teraz, chociaż bardzo dobrze się znamy i z szefami Nagry i z ludźmi, którzy współpracują, ale oni są chyba objęci po prostu taką nieformalną mową milczenia. Pewnie mogliby już powiedzieć, takie rzeczy już były ujawniane, prawda, to ileś lat minęło, natomiast oni cały czas mają zlecenia po prostu też od CIA i wydaje mi się, że nie chcą w to wchodzić, ale w czym rzecz? Któregoś dnia w małej fabryczce wśród winnic pojawiło się dwóch gości. I naprawdę, tak jak Filip mówił, dyrektor Nagry działu audio, tak jak mówił, wyglądali naprawdę jak szpiedzy. To znaczy czarne okulary, czarne garnitury, czarny samochód. No, naprawdę byli, że tak powiem, od razu weszli i wiedzieli wszyscy, że coś jest na rzeczy. Okazało się, że to byli goście CIA. Potem okazało się, że Kuderski współpracował z CIA. To znaczy jest książka ciekawa, dostępna o jego współpracy, to znaczy jego, bo to nie była współpraca, to nie jest TW, prawda? To nie jest jak w Polsce. On po prostu pomagał w pewnych sytuacjach CIA. I to była jedna z takich sytuacji. Znaczy przyjechali i zamówili chyba 100 czy coś koło tego magnetofonów, dokładnie tych. Po to, żeby każdy, to jest wymóg formalny, że w Białym Domu wszystkie
pomieszczenia są nagrywane cały czas. Są nagrywane dźwięk i obraz. I zamieścili te magnetofony, podłączyli po prostu w każdym tym. One mają dość długi mimo wszystko czas nagrywania, dlatego że bardzo wolno się taśma przesuwa. Były małe po to, żeby po prostu szybko je można było wyciągnąć, podmienić i tak dalej. I na jednym z tych magnetofonów zapisała się rozmowa Nixona, w której przyznaje się do, której rozmawia o włamaniu do siedziby demokratów. To jest Watergate. Nixon bronił się w ten sposób. Taśmy zostały udostępnione, dlatego że to jest wymóg. One nie są własnością Białego Domu, tylko są własnością, że tak powiem, narodu, tak górnolotnie. Zostały udostępnione CIA i okazało się, że akurat te minuty, w którym była ta rozmowa, są puste. Taśma jest czysta. I Nixon tłumaczył się, że ktoś po prostu nie włączył tego magnetofonu i że tej rozmowy nie było. Powołano specjalną komisję i w skład tej komisji wszedł człowiek, który założył potem firmę Sunstream. Wówczas jeszcze pracownik IBM-a zajmował się cyfrowym przetwarzaniem dźwięku i on jako jeden z tych technicznych członków tej grupy udowodnił, że ta taśma wielokrotnie była kasowana, że po prostu tam i z powrotem. Nie, że na niej nic nie było, tylko był szum powstały po kasowaniu. Watergate wiadomo jak się skończyła, ustąpienie Nixona. I to była ten drugi, więc już mamy CIA załatwioną. No tak, czyli miał udział w jednym z największych przewrotów politycznych XX wieku. Jak nie bezpośrednio, ale tak. To prawda. Wojtku, tutaj mamy jakby rzut z lotu ptaka, gdzie widać ową montrę, którą oglądaliśmy z lotu drona. Natomiast tam nieco bardziej na północ, na zachodnią północ, mieści się siedziba tejże firmy, czyli całej grupy właściwie, do której wchodziła też Nagra. No jest to przepiękne okolice. No powiedz, po prostu wy sobie tak jechaliście samochodem przez te alpejskie szalone autostrady. Nie, my nie jechaliśmy samochodem. My tam polecieliśmy samolotem, z synem byłem. Polecieliśmy samolotem i jechaliśmy z pociągiem. A troszkę pojeździliśmy też po tych szalonych serpentynach z René Laflamme. René jest właścicielem firmy 2XD, 2HD. Wcześniej też miał wytwórnię Fidelio. To jest człowiek, który w Kanadzie ma swoje studio. Jest masteringowcem, ale też jest przedstawicielem Nagry, to znaczy takim, można powiedzieć, przedstawicielem albo ambasadorem. Dlatego, że on od zawsze, że tak powiem, używał Nagry do nagrywania. Nagra to znaczy, że coś się nagra. To zawsze, za każdym razem, jak się widzę z Filipem, to pytam. On wie, co to znaczy, mówiłem mu wiele razy. Za każdym razem się pyta, bo chce usłyszeć to ode mnie, co to znaczy nagra? Bo nagra nie jest słowem angielskim, tylko polskim, ale w dziwny sposób użytym, prawda? Że it will record, tak. To coś nagra coś. To taki żart Kuderskiego był po prostu. No więc jeździliśmy troszkę później z René, kiedy jechaliśmy do domu Claude'a. Dom Claude'a, założyciela festiwalu w Montreux, jest dość wysoko, po to, żeby miał widok. To znaczy widoki stamtąd są niesamowite. Tam nic nie wolno już teraz budować. Dom ma kilka tysięcy metrów kwadratowych i składa się tak naprawdę z trzech różnych domów. Z dwóch głównych domów, znaczy z domu głównego, domu gościnnego i części takiej z archiwum. W domu Claude'a jest największe archiwum chyba w Europie tej klasy. To znaczy tam jest wszystko, co w Montreux się działo, i wideo, i audio. A Claude był zupełnym szaleńcem, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. To znaczy jak tylko Sony przyjechało do niego chyba w latach 70. i powiedziało, że pracują nad cyfrowym obrazem HD, i czy chciałby spróbować coś, że oni mają tutaj taki prototyp na ciężarówce, czy to oczywiście pierwsze były, więc on zawsze miał to, co najlepsze, ale magnetofony zawsze miał od Nagry. No właśnie, wiedział, gdzie jest źródło legendarnej jakości. Jeszcze wygląd tych magnetofonów, ich design i po prostu wygląd, no to jest
oszałamiający. Dla mnie to mniej więcej taka sama klasa, albo nawet lepsza jak Bang & Olufsen, jeżeli chodzi o designerskie podejście do sprzętu. No, dla mnie wygląda to szałowo. Wojtku, powiedz, co jest i kto jest na tym slajdzie. Na tym slajdzie, jak widać, jestem ja, a obok jest mój syn Bartek. Razem tam byliśmy, razem wypiliśmy trochę wina. Tam się nie da nie pić wina, dlatego że wino jest na każdym kroku. W ogóle wszystko jest w winnicach. Tak jak pisałem, No tak. tak jak pisałem w reportażu, że nas budził helikopter, który podlewał te winnice wodą z jeziora. I wino mają naprawdę świetne i nie jest aż tak drogie. Ciekawostkę powiem, że Filip, dyrektor Anagry, który też należy do rodziny Kuderskiego, ale od strony żony, należy od drugiej strony do rodziny, która we Francji jest jedną z najważniejszych rodzin winnych. Jego wujkowie i kuzynowie, kuzynostwo się tym zajmuje i to jest taka wysoka półka. Znaczy, jak on przywozi do Monachium zawsze kilka skrzynek, to tej klasy wina nie pije na co dzień, że tak powiem, a tam można się napić. Świetna, znakomita anegdota. Natomiast tutaj mamy Nagra Team. Tak, no i tutaj mamy Mathieu Latour. Mathieu to jest dyrektor tego działu audio w Nagrze, dlatego że Nagra jest takim troszkę konglomeratem, można powiedzieć, różnych wydziałów, dlatego że w latach 70. i 80. bardzo postawiono tam na sekcję związaną z wideo. Nawet swój magnetowid wyprodukowała firma, dlatego że byli bardzo mocno zaangażowani w Hollywood. I Hollywood to finansowało po prostu. Mathieu jest Francuzem. Jego rodzina jest właśnie rodziną winiarską. Potem jestem ja. Potem jest Pascal Moreau, który jest wnukiem Kuderskiego, a który jest dyrektorem grupy. To jest człowiek, który uratował tak naprawdę Nagrę przed takim powolnym uwiądem, bo w latach 90., no w zasadzie 2000, Nagra gdzieś straciła taki power, to znaczy nie było zapotrzebowania na magnetofony szpulowe. Oni mieli w ofercie magnetofony cyfrowe, ale były tak drogie, że studia tego nie chciały kupować. Zresztą nie były to magnetofony wielościeżkowe. Ich magnetofon cyfrowy Nagra 5, Nagra D, był czterościeżkowym magnetofonem. A później rejestrator cyfrowy PCM miał 8 ścieżek, więc dla studia nagraniowego to po prostu śmiech na sali. Tam poniżej 42 ścieżek to nikt w ogóle nie chce wchodzić nawet dzisiaj. Zresztą przy Pro Toolsie to 128 ścieżek to jest na dzień dobry oferowane. Następny jest no tak. Teddy Frank, szef działu, młody człowiek, ale niesamowity działu poszukiwań, że tak powiem, i rozwoju. I nasz przyjaciel René Laflamme, z którym jeździliśmy po tych wszystkich miejscach. René jest też zawsze w Monachium i on zawsze prowadzi wszystkie pokazy. Super. I pora na ten tajny projekt, czyli Nagra Szpiegowska, a tu jesteśmy, rozumiem, Wojtku, jakby we wnętrzu jakiegoś budynku związanego z Nagrą. Tak, to znaczy Nagra się mieści w takim bardzo niepozornym budynku, podzielony na kilka mniejszych części i ta część audio zajmuje, no nie wiem, może 1/3 tego, to jest takie coś bardzo niedużego. Ciekawostka jest taka, że w ścianie są ładowarki, od wtedy już były ładowarki do elektrycznych samochodów, dlatego że Pascal jeździ Teslą, więc pierwsze co zrobił, jak objął dyrektorowanie, to sobie po prostu wyprowadził ładowarkę. I to jest taki, oni mają takie swoje jakby mini muzeum tam, dlatego że tam przyjmują gości, tam można sobie też usiąść, napić się czegoś i tak dalej. I to jest ta część właśnie, w której można zobaczyć te wszystkie ich najważniejsze rzeczy. Oprócz tak zwanych Black Op, czyli tych tajnych, to już jest odtajnione, więc można widzieć. No tak. Mnie wywleczono z takiego pokoju raz, bo Mathieu mnie oprowadzał, pokazał mi, że tutaj mają gościa od projektu płytek tutaj, takiego to takiego, a ja otworzyłem drzwi i mówię, a co tutaj jest? I widzę gościa, który skręca coś. I szybko nakryli to. Okazało się, że po prostu oni dalej robią szpiegowskie malutkie nadajniki z mikrofonami. Więc te mikrofony tylko ujrzałem w takich pękach. No nic mi się nie stało, bo
co ja tam zobaczyłem, no nie wiem co, no ale dalej to robię. Rozumiem. To już o tym wspomniałeś wcześniej, czyli bierny, ale jednak udział Nagry w największej, jednej z największych afer politycznych XX wieku. Natomiast tutaj mamy sylwetki tych osób kluczowych, można powiedzieć, dla Nagry jako firmy obecnie w no, trzeciej już dekadzie XXI wieku. Wspominałeś o tym, że szef tej firmy jeździ Teslą, kocha samochody. Tak jest. I pisałeś tam w artykule, że jego kariera rozwijała się w koncernie Nestle i miał tam też spore sukcesy. Tak, dlatego że Nestle w części należy do rodziny Kudelskiej, to znaczy to się nie nazywa już rodzina Kudelskich, natomiast do ludzi należących do rodziny Kudelskich. Nestle jest takim trochę rodzinną firmą, nie do końca, ale trochę. I on tam różne takie rzeczy, on był takim gościem od gaszenia pożarów. Aż go nie skierowano do takiej malutkiej, takiej dziupli, mówił, że to były dwa takie pomieszczenia, które rozwijało Nespresso. Wtedy nikt nie chciał o tym słyszeć w ogóle, a po jego odejściu Nespresso jest tym, czym jest teraz. To znaczy wszyscy wiedzą, co to jest, prawda? To jest marka osobna. To nie jest już nawet marka Nestle, tylko bo to należy do Nestle. Tylko to jest coś zupełnie innego. To jest ten człowiek. I on też wyciągnął Nagrę. No właśnie. Właśnie to jest dla mnie ciekawe, ponieważ to użyłem jako cytat, gdy była narada rodzinna. Rozumiem, że był to bardzo przełomowy czas, czyli jakby przełom tysiąclecia, XX, XXI wiek dla Nagry, która swoje triumfy świeciła... Triumfy swoje, jak się to... Święciła. Nie, święciła. No, dobrze. W wieku XX analogowym. Natomiast no, to był przełom wieków i rodzina zadecydowała, tak to powiedzmy, że jednak jest to na tyle fantastyczny brand, marka i sentyment do wielkich osiągnięć dziadka, żeby tą firmę dalej kontynuować w swojej branży audio. Tak, to była decyzja emocjonalna. To nie miało nic wspólnego z racjonalnością, dlatego że Filip jest bardzo zamożnym człowiekiem. Był bardzo zamożnym, a po sukcesie Nespresso był jeszcze bardziej bardzo zamożnym człowiekiem, więc nie miało to nic wspólnego z pieniędzmi. Tak naprawdę wydaje mi się, że on w Nagrze nie zarabia. Nie powiedzieli mi tego wprost, ale... Takie odniosłem wrażenie po rozmowach z nimi. No byliśmy na jakimś obiedzie, na jakiejś kolacji, spędziliśmy dwa dni tak naprawdę z sobą i on to robi dla siebie, dlatego że to, czuje, że to rozumie, że to jest jego też spuścizna, a trochę właśnie dla dziadka. No, to Kudelski jest tam wiecznie żywy, że tak powiem, ale nie jak Lenin, tylko jak taki człowiek ciepły, dobry, którego wszyscy dobrze wspominają. Mimo że tak naprawdę w domu rzadko kiedy był, bo cały czas siedział albo w firmie, albo żeglował, bo magnetofon powstał, nie wiem czy już mówiłem, nie mówiłem. Nie mówiłeś, no to bardzo ciekawe. Magnetofon wymyślił po to, żeby móc sobie zapisywać takie myśli w czasie budowy łódki. On łódkę budował, a magnetofon no, nie miał na czym zapisywać, nie był zamożnym człowiekiem, więc sam sobie zrobił magnetofon. I tak to się zaczęło. Potem z morzem Nagra przecież dlatego jest związana, że to jego osobista pasja do tego prowadziła. To, że Nagra pojechała jako magnetofon rejestrujący na dno Rowu Mariańskiego z Pascalem, to on. To, że Nagra wyprodukowała specjalną wersję tego magnetofonu 4S, o ultra szerokim paśmie przenoszenia. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego nie używali tego do rejestracji muzyki. No ale jest taki SJ, taki model, który był potrzebny do mierzenia, do pomiarów odbić elektromagnetycznych. Ileś rzeczy, które Nagra wyprodukowała swoje takie urządzenie, nie ma tego na zdjęciach, ale też tam mają, do drukowania na bieżąco map morskich. Ultra dokładne, tylko było tak drogie, że
tylko tych najbardziej bogatych było na nie stać, ale chyba Kuderski nie liczył, że ktoś, nie wiadomo ile ludzi to kupi, ważne było, że potrafił zrobić i zrobił. To prawda. Tutaj mieliśmy, przepraszam, na tym slajdzie kolejną postać, o której już nieco wspominałeś, Mateusz. A w tym właśnie twoim reportażu wyczytałem, że miał on też udział w rejestracji wielu wydarzeń, fenomenalnych wydarzeń muzycznych Montreux Jazz Festival. Tak, to znaczy Mathieu nie jest inżynierem dźwięku, natomiast Mathieu jest producentem. To musielibyśmy o to w ogóle kiedyś osobne spotkanie poświęcić, co to jest producent, ale w tym przypadku producent to jest ktoś, kto wymyśla dane nagranie, kontaktuje się z artystą, kontaktuje się z jego managementem, załatwia studio i pilnuje w czasie nagrania, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Współcześni producenci też najczęściej grają na płytach, ale Mathieu nie gra, mimo że jest muzykiem. Studiował realizację dźwięku, natomiast potem nigdy nie pracował jako realizator dźwięku. Ale tak jak tutaj jest na tym slajdzie, to on pokazał magnetofon nagrodę Hancockowi, który się strasznie im zachwycił. Nie wiem, czy powiedzieć dwa słowa o nagrodę? Tak, tak, bardzo proszę, bo, oczywiście. Bo ja widzę, że się zbliżamy do końca i nie chcę też wchodzić komuś w buty, w drogę. Wojtku, po tobie jest Wojtek Padjast. Mam nadzieję, że kilka minut nam tak, użyczy ale on i wie, gdzie ja będzie mieszkam. Łaskawy. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł. To będę szybko Będziesz mówił. Musiał zmienić klucze w takim razie. Klucze, no nie dam mu nowych. To szybko mówię. Nagra D jest magnetofonem, który z punktu widzenia rozwoju techniki był krokiem w tył. Dlatego, że to jest magnetofon wielkości nagry S, troszkę większy, ale no, tej kategorii, znaczy 4S, czyli wielkości, jakby to powiedzieć, 15-16-celowego ekranu. I ten magnetofon nagrywał cyfrowo na taśmę normalną, taką 1,4 cala, na szpule 7-calowe, nagrywał 4 ścieżki 24-96, ale nagrywał za pomocą ruchomej głowicy. I to jest ten krok w tył, dlatego że od początku lat 80. firmy walczyły o to, żeby głowice były stałe, bo głowica ruchoma to jest problem po prostu. Trudno ją dobrze zrobić. Nikt tego nie robił dla audio, to były głowice wizyjne. Nagra też z tego skorzystała, właśnie z tej swojej tej wiedzy eksperckiej, jeżeli chodzi o wizję. I zrobiła głowicę wizyjną, która po prostu się nie psuła. No to w studiu wszystko się psuje. To jest, ludzie myślą, że jest odwrotnie. W studiu wszystko się psuje, dlatego trzeba mieć dwie, trzy, cztery rzeczy takie same zawsze. Natomiast nagra się nie psuła. Wiele dobrych nagrań, znakomitych nagrań powstało. Niestety większość nie jest, nawet nie wiemy, że to na nagrze. Ale pokażę płytę, o której wszyscy wiedzą, że na tej nagrze została nagrana i jest naprawdę fajną płytą. Widać? Widać. Leszek Możdżer. Tak, piano. Mam tą płytę, ale nie w wersji LP, tylko na CD. Bardzo długo się nie ukazywała na LP, dlatego że nagrano ją za pomocą dwóch mikrofonów. Taki niebieski winyl jest. O. Nagrano ją za pomocą dwóch mikrofonów w takim układzie OIRT i nikt nie potrafił sobie poradzić z przesunięciami fazowymi, które dają te mikrofony. To znaczy, cyfrowo da się zrobić to bardzo prosto, ale żeby to zrobić przy nacięciu płyty, to są trudności. Dlatego płytę w ogóle wydał w swoim wydawnictwie Maciek Stryjecki z Hi-Fi Muzyki Naczelny, który wtedy prowadził wydawnictwo i miał nosa do muzyków, bo przypomnę, że też wydał podwójny znakomity album Piano naszego jazzmana, który otrzymał nagrodę Grammy, czyli Pawlika. Tak. W każdym razie wydał wtedy na płycie CD, na złotym CD i to było nagrane w jednym z takich sal w Szwajcarii. I był tylko magnetofon i tylko mikrofon. Nie było nawet stołu mikserskiego pomiędzy. Niesamowite, to jest, czyli takie surowe. Tak, tak. Delikatnie tylko podobno przycięli górę, żeby nie było jej za dużo i w zasadzie bez kompresorów, bez niczego to poszło. I to zostało nagrane na grze D.
A to nie wiedziałem o tym, Wojtku, a jestem posiadaczem chyba z 10 płyt tej właśnie serii redaktora Stryjeckiego i to była znakomita też robota pod względem no, takim audiofilskim i Tak. muzycznym. Maciek miał nosa. Maciek jest w ogóle chórzystą, że tak powiem, śpiewał. I to jest człowiek muzyki, więc on naprawdę, jeżeli chodzi o to, no, wiedział, co robi. Znał się z ludźmi zresztą, więc. No bo dzisiaj namówić Możdżera do nagrania, no umówmy się, Pawlika do nagrania, no umówmy się. No. Mało realne. Trzeba by 3 lata naprzód to zaplanować. A on już to wtedy wiedział, prawda? No tutaj też złota myśl jako cytat dotycząca Nagry jako brandu, marki. Więc starali się to dziedzictwo przenieść w wiek XXI. I tutaj wchodzimy do pewnego tajemniczego pomieszczenia. Czarna dziura, tak? To jest pomieszczenie, Tak. w którym są projektowane i odsłuchiwane urządzenia nagry, zanim trafią do produkcji. Mieliśmy to, no to René tak naprawdę to z Mathieu załatwili, że ich szef inżynierów, który właśnie w tym dniu robił finalne strojenie ich przetwornika cyfrowo-analogowego z serii HD, tego największego, że po prostu usiadł z nami na godzinę, prawie półtorej, i puszczał nam różne rzeczy i co więcej poprosił nas o opinię. Chyba to było w miarę ciekawe też dla niego, bo pojechaliśmy potem na obiad i tam dokończyliśmy rozmowy. W każdym razie tam, w tym miejscu do zeszłego roku odbywało się strojenie urządzeń. W zeszłym roku firma postawiła w ramach tej fabryki zupełnie nowy taki jakby budynek w budynku, z tego co Matthew mówił, w którym teraz to robią. Nie widziałem tego. Jak się wszystko dobrze potoczy, to pewnie zobaczę. Super. I co ciekawe, nosi ono to pomieszczenie, imię Claude'a Nobsa, szefa czy dyrektora słynnego festiwalu. Szefa założyciela, ojca dyrektora festiwalu w Montreux, tak. Tak. Czyli Wojtku, to jest to pomieszczenie widziane od środka. To jest pomieszczenie, tak, i tylko to jest taka część, oni wyczyścili to na potrzeby tego zdjęcia. Nie mogłem zrobić rzeczy rozłożonych. Tam całe to pomieszczenie było tak naprawdę w urządzeniach bez obudów, albo ze zdjętą górą, albo po prostu z drutami. Wtedy też przystępowano do pierwszych prac nad wzmacniaczem gramofonowym, który teraz z serii Classic, który jest teraz dostępny. Też puścili parę rzeczy, ale to długo trwało potem. To nie było jeszcze to, o co im chodziło, i chyba no, nie do końca to, co miało być. I chyba 2 albo 3 lata, dopiero niedawno się tak naprawdę ten wzmacniacz pokazał w sprzedaży. A tutaj od tyłu są wszystkie właśnie to, co nie widać, są rozłożone rzeczy i my siedzący. Tak. To właściwie teraz, jak patrzyłem na jakby katalog produkcyjny czy wydawniczy, nazwijmy to w ten sposób, Nagry, to chyba tylko kolumn nie produkują. Nie produkują jednej rzeczy, nad czym René, jak za każdym razem, jak się spotykaliśmy, ubolewał, bo mówimy teraz o linii hi-fi, bo to jest część hi-fi, nieprofesjonalna. Nie produkują odtwarzacza SACD ani transportu SACD. René jest wielkim fanem DSD sygnału. Jeżeli Państwo odwiedzą ich stronę, czyli 2HD, 2 razy HD, 2 razy HD, tam są, można kupić po prostu pliki, które oni transferują z oryginalnych taśm bezpośrednio. I oni robią to naprawdę znakomicie. Jeżeli chodzi o pliki, to jest jedno z najlepszych miejsc, gdzie można kupić. I oczywiście robią to za pomocą magnetofonu Nagra, ale Nagra T, bo magnetofony tak naprawdę, jeżeli chodzi o rejestrację, jesteśmy 6 po, ale Wojtek Padias, wiem, że zaciska zęby, ale już jadę. Tak naprawdę do rejestracji płyt wykorzystywano 2 magnetofony, z jednym wyjątkiem. Dojdę do niego za chwilkę. Magnetofon 4S, czyli ten magrótki na Przepraszam, podkładki. Wojtku, w kwestii formalnej jesteśmy za 10, 18.
Przynajmniej mój czas tak pokazuje. Aha, no to jesteśmy, to nie jest tak źle, dobrze. Spokojnie, ale To mamy jeszcze przyjęte. 158 slajdów. A ja mam tylko pół Żartowałem. pokazania. Dobra, więc nagrywano tylko na dwa magnetofony. 4S, czyli stereofoniczną wersję magnetofonu reporterskiego, magnetofonu 3 i magnetofon T lub TA. TA to jest po prostu ze sterowaniem takim specjalnym i takim headem, gdzie jest viewmet, gdzie jest głośniczek do słuchania na miejscu i tak dalej. T to był pełnowymiarowy magnetofon, który jest używany przez René w jego studiu i w który też stoi w studiu Claude'a, znaczy no w byłym studiu Claude'a, dzisiaj to jest muzeum i takie żyjące archiwum i tam też stoi. Magnetofon 4S jest tak naprawdę, no tak jak mówiłem, to jest magnetofon reporterski. Wielu rzeczy nie potrafi. To przy najlepszych wiatrach z zastosowaniem takiej korekcji, to się nazywa master nagra, czy master EQ, którą nagra opracowała do nasycenia taśmy, bo mamy, wiedzą Państwo, można nasycić NAB-em, czyli amerykańską, albo CRT, czyli europejską. Nie będziemy w to wchodzić dzisiaj. A nagra opracowała swoje. Te taśmy potem są oczywiście niekompatybilne z innymi magnetofonami, ale odtwarzane na magnetofonach nagry dają dużo lepszą dynamikę. A mimo to jest tylko 72 decybele, czyli odpowiednik 12 bitów, jeżeli byśmy mówili o dynamice bitowej. Natomiast to, co potrafi ten magnetofon zrobić z barwą, jest tak niesamowite, że powstał cały taki mały przemysł wokół tego magnetofonu i wiele, wiele płyt zostało w ten sposób nagranych. Ale żeby to, pokażę płytkę teraz, która została nagrana na dwóch takich magnetofonach. Teraz się wyciągnę, będzie lepiej. Ją wszyscy znają, prawda? No, uwaga, uwaga, o, teraz lepiej widać. Jazz at the Tak, Pawn Shop. słynna. Ona została nagrana na dwóch magnetofonach nagra 4. I to jeszcze w takiej podstawowej wersji, czyli z taśmami 7 cali, bo nagra przyjmuje tylko tej wielkości taśmy sama z siebie. To jest 15 minut przy prędkości 38 cm na sekundę. No prawie nic. Dlatego, że jak się rejestruje koncert, tak jak tutaj, to trzeba po prostu przełączać pomiędzy magnetofonami w trakcie nagrania. A potem wymyślono do tego taki head dodatkowy, który się przypinało do nagry od góry, w którym były dodatkowe silniki i wyjście na dwie duże taśmy 10,5 cala, czyli to, co znamy ze studiów nagraniowych. To jest taka duża taśma, zaraz ją pokażę, albo pokażę pudełko, ale na pudełku też widać, to jest nagra T z tym specjalnym sterownikiem. To jest taśma master, no kopia taśmy master, właśnie z wydawnictwa 2XD. I to są szpule 10,5 cala, czyli normalne szpule magnetofonowe. Natomiast Pawn Shop został nagrany na 7-calowych taśmach, dlatego musiały być zmieniane często w czasie nagrania. I to jest chyba najsłynniejsza płyta nagrana na czwórce. Ale jest płyta nagrana na trójce, chociaż nikt nie wiedział, że ona w ogóle istnieje i nikt nie wiedział, że była nagrana na nagrze. Już pokazuję, jak słodowy wyciągam. Z przepastnych czeluści różne skarby. W listopadzie zeszłego roku ukazała się płyta. Uwaga, uwaga. Nie, muszę coś zrobić z odbiciami. O. Art Blakey i Jazz Messengers. First Flight to Tokyo. To jest koncert z roku 61. To jest wersja LP. Jest też wersja. To jest akurat SHM, SACD. Musimy kiedyś powiedzieć o formatach. No i a to jest Tespress. To jest koncert nagrany podczas pierwszego tour Messengersów w Japonii, kiedy byli przyjmowani jak bogowie. Sala, w którym to zostało nagrane, liczy 2000 miejsc i długo, długo po nagraniu, po występie
musieli podpisywać bilety, płyty ludziom, którzy stali. Black Eyed mówił, że po tym koncercie stała cała sala, 2000 ludzi, że o drugiej w nocy wyszli dopiero do hotelu. I ta płyta została nagrana na trójkach i to na 7-calowych taśmach, dlatego że wtedy nie było jeszcze tego heada, zresztą trójka nie jest kompatybilna z headem. I dźwięk jest fenomenalnie nasycony i gęsty. To jest to, co z nagry można uzyskać, nawet z takiej prostej. Czyli barwa, barwa. Barwa, tak, nagra to jest barwa. Natomiast pasmo od góry jest dość ograniczone. To jest problem oczywiście taśm, które leżały przez ileś lat w szafie, bo one zostały po prostu schowane po nagraniu. One były, występ był filmowany i pani, która była odpowiedzialna za film, też zarządziła nagranie. Nagraniem, miksem takim na żywo, na potrzeby filmu i też tej taśmy, zajmował się gość, który normalnie się soundtrackami zajmował. I zrobił to naprawdę świetnie. To znaczy, jeżeli chodzi o takie wrażenie bycia na koncercie, no to jest to. To tak się to robi. I płyta wyszła w zeszłym roku, dlatego że dwa lata temu dopiero ją odnaleziono, to znaczy taśmy, pięć taśm. Minusem tego wydania jest to, że master został zrobiony przez Grundmana w świetnym miejscu, czyli na lampowym sprzęcie, analogowo. Natomiast żeby to zmontować, musieli przejść na cyfrę. Dlatego że jeżeli by chcieli to zrobić, naciąć analog z analogu, musieliby pociąć taśmę master, dlatego że musieliby zrobić edycję. Albo przegrać wszystko na drugą taśmę, czyli minus 3 dB zniekształcenia i tak dalej, i tamtą pociąć. Nie zdecydowali się na to, czy dobrze, czy nie. No trudno powiedzieć, bo nie mamy porównania. Ale ten transfer, który jest, czyli to jest PCM2492, jest naprawdę bardzo dobry. Na Tidalu jest, można sobie posłuchać w MQA. Fajna rzecz. To pokażę jeszcze nagrę te nagrania. To jest płyta z koncertu w Montreux Leona Russella. Ona została nagrana na nagrze T, czyli na większym magnetofonie. I zrobili to wspólnie René Laflamme, nasz koleżka, i Dick Sommer, czyli drugi nasz przyjaciel z magazynu. Wiedziałem, że jak mu powiem, że ja takie coś walnąłem, to już mnie nigdy nie zaprosi. No nic. Hi-Fi Statement.net, niemieckiego magazynu naszego bratniego. Dirk jest też realizatorem dźwięku i Dirk ma w domu dwa magnetofony nagra 4S, które używa, jak gdzieś jedzie coś nagrywać. To zostało w czasie koncertu nagrane bezpośrednio na dwie ścieżki, bo wielkim... Dlaczego nagra prawie upadła? Dlatego, że nagra nie miała magnetofonów wielościeżkowych. W latach 70., kiedy muzyka rockowa wygenerowała duże pieniądze, muzycy rockowi po prostu chcieli mieć milion ścieżek, na których by nagrywali kolejne podejścia. Jedno, drugie, dwudzieste, pięćdziesiąte. Kiedy tego nie było, to nie wchodzili do studia. Więc studia zaopatrywały się w magnetofony o jak największej liczbie ścieżek. Nagra tego nie miała. I to był błąd, który wygasił trochę. Nagra wtedy była skupiona na obrazie, to znaczy na współpracy z Hollywood. I myślę, że tu gdzieś, że tak powiem, się rozjechało to, co na początku było, z tym, co powinno być. Bo wtedy, gdy nagra miała magnetofon wielościeżkowy, to trochę inaczej by się to potoczyło. Do dzisiaj nie ma rejestratora wielościeżkowego tak naprawdę, oprócz nagry 5, nagry 6. René za każdym razem, jak tam jesteśmy, molestuje Mathieu, żeby pomyślał coś o rejestratorze DSD, żeby jakieś pieniądze przeznaczyć. Prędzej czy później to się musi pojawić, jeżeli nagra dalej chce się rozwijać. Chociaż ostatnio, nie wiem czy Państwo wiecie, nagra przygotowała gramofon na 70-lecie tak. Istnienia. Jest na jednym slajdzie. Wojtku, ale jesteśmy dopiero przy 19 slajdzie z 72. Nie, musimy to skończyć, już jesteśmy minutę po. Ja myślę, że jak Wojtkowi zabierzemy jeszcze 4 minuty, to maksymalnie. No i muszę być człowiekiem, kolegą, tak?
Wiesz co, ale mając na względzie to, co ty masz w głowie, a propos Oj, nie historii chciałbyś wiedzieć, co mam w głowie. każdego zdjęcia, to jest osobna historia po prostu. To musimy się spotkać po prostu jeszcze raz kiedyś. Dobrze, bardzo chętnie, bo to jest cudowna marka, cudowna historia i cudowne rzeczy, nagrania z nagrą są związane i ty jesteś niezgłębionym źródłem wiedzy na ten temat. Wobec Krynicą. tego, czym? Krynicą z wiedzy. Krynicą, tak, to piękne słowo, tak, bardzo wzniosłe. Dobrze, to czy możemy tak kilkanaście slajdów zrobić, taki Jedźmy, tak. teleekspres? Jedźmy. Super. Ja będę ewentualnie dorzucał Bo... jakieś słówko. Mamy Filipa Szambona, czyli szefa, który stroi te rzeczy. To jest gość, który jest naprawdę absolutnie odjechany na punkcie techniki, ale jest też muzykiem. Robi na przykład organy dla siebie analogowe, które stroi na ucho, a tutaj stroi naprawdę na ucho stroi, bo to razem widziałem, jak to wygląda. Po prostu na ucho stroi te urządzenia. To znaczy, najpierw jest ta część techniczna, a kiedy ona jest gotowa, to po prostu siada i słucha. Rewelacja. Tutaj to samo, w nieco innym ujęciu. Tak, system HD, czyli topowy przetwornik, na górze wzmacniacz na dole. I przechodzimy do Narni. Tak, to jest wejście. Ono niepozornie wygląda, ale to jest to wejście do budynku ma się tak, jakby to powiedzieć, jak wejście do klatki schodowej do stupiętrowego wieżowca. Tylko tu jest w poziomie. To jest kawałek jednego Tutaj z w nieco budynków. inne ujęcie. No, taki miał widok. No To to jest jest właśnie jezioro Genezkie. oburzające. To jest tak, nie powinno To tak się jest robić. oburzające. To jest jezioro Genezkie, a pod spodem, za tymi drzewkami, jest Mądre. Tego się nie robi, Wojtku, kolegom, audiofilom i czytelnikom swojego wspaniałego portalu. Nie, to jest. Zaryzykowałem, no ale widzisz, no inaczej byśmy się nie spotkali, tak? To Lew też jest prawda. dobry. Nie mogę patrzeć na tamto zdjęcie. Przejdźmy do kolejnego. No, to człowiek w Montreux jest jak Bóg traktowany. Nie dość, że sprowadził. U niego w domu byli wszyscy. Jak państwo mają kogoś w głowie z jazzu, z dużej części sceny rockowej, to u niego był. I był u niego nie jako gwiazda, tylko jako petent. To bili się o niego, znaczy bili się, to złe słowo, ale marzyli o spotkaniu z nim Fitzgerald, właśnie Hancock, Led Zeppelin. Marzyli, żeby przyjść do niego do domu. On ich gościł u siebie, oni spali często u niego, właśnie tam w jednym z tych domów. Spotykali się na śniadaniu, pili kawę, słuchali muzyki. On miał 12 gramofonów. No i 30 tysięcy longplayów. Wszystkie prosto z wytwórni, większość z autografami. No, tam są rzeczy niewiarygodne po prostu. To jest jeden z jego pokoi. To jest sypialnia, jedna z sypialni. On umarł na tym łóżku. I z tego łóżka jest właśnie widok ten, o którym mnie tam troszkę biłeś. To dokładnie z tego łóżka jest ten widok. Nie mogę na to patrzeć. Przejdźmy dalej. To jest archiwum Claude'a, to jest akurat z longplayami. Osobne archiwum jest z taśmami Master i ono jest wpisane na listę UNESCO i to jest już część festiwalu Montreux, bo tam całą tą spuścizną opiekuje się fundacja, która jest częścią festiwalu Montreux, więc to jest dobrze zarządzane, naprawdę młodzi ludzie tam pracują. 25-30 lat to jest średnia wieku ludzi, których tam spotkałem. Więc i oni są tak zakręceni, że no, to tak jak my tutaj, troszkę więcej niż 25, to oni tacy są właśnie. No tak, jest system w Niezwykłe. każdym pokoju. Ja naliczyłem 16 różnych systemów kompletnych. Plus do tego na półkach, gdzie sobie wyciągał co jakiś czas, no właśnie w jednym miał 12 gramofonów, w drugim 6 magnetofonów, wszystkie nagry. Wzmacniacze, kolumny, no, instrumenty muzyczne przede wszystkim, no, tak jak tutaj. On dostawał te rzeczy, dlatego że jak ktoś już przyjechał do niego i mógł się z nim spotkać, on go ugościł,
to zawsze zostawiał mu po prostu swój instrument. No tu jest wszyscy, tu są wszyscy. Tu jest Muddy Waters, tu jest Rolling Stonesi, są R.E.M., wszyscy. Tu też nagra. To jest taki mały systemik jego do przeglądania, był podobno do przeglądania materiałów wideo tak naprawdę. Tu po lewej stronie są odtwarzacze wideo, a nagra służyła po prostu do wzmocnienia dźwięku. I to był taki przelotny, to jest taki przelotny pokój. Tu jesteśmy już w archiwum i to są taśmy. Wpuścili mnie do właśnie, tam w zasadzie nie wolno wchodzić. To jest, on nie jest jakieś specjalnie strzeżone, to można zwiedzać w ogóle, jak się człowiek wcześniej zapisze i załatwi. Ale wpuścili mnie pomiędzy te półki, René to załatwił. Załatwił, to takie polskie słowo. René to umożliwił, że wszedłem dokładnie tutaj i tutaj na tej półce były rzeczy, naprawdę, ja nie wiedziałem, na co najpierw popatrzeć, czy proszę zobaczyć. Co tu jest? Weather Report. Dokładnie, Art Blakey jest. Sanra Orchestra, są rzeczy, które nigdy nie były wydane. No, a to, widzicie Państwo, to jest 10 taśm, a tych taśm tam jest 20 tysięcy. Nie, to jest nie. Proszę sobie wyobrazić. One są skatalogowane, są świetnie, świetnie utrzymane. Natomiast wszyscy chcieliby z tego coś uszknąć, ale fundacja zachowuje taką wstrzemięźliwość, to znaczy nie chce dawać tego byle komu. Znaczy byle komu, w ogóle nikomu nie chce dawać. Tak jakby czekała na to, że ktoś będzie miał pomysł na całość, a nie, że tutaj wyrwie, tu Zeppelinu nagra, tutaj wyda coś tam Weather Report właśnie, czy Sanra, no Sanra wszyscy by chcieli wydać, prawda? No tak to na razie jest. To jest koniec Jeziora Genewskiego. To jest, tędy się zjeżdża właśnie z domu Claude'a. To są takie serpentyny. To jest René, który nas wiózł. Na chwilkę stanęliśmy na kawie. No i pod spodem Montreux jest tak bardzo rozciągnięte. To jest taki pas tak naprawdę, taka promenada. Na promenadzie w ogóle stoi taki bardzo znany pomnik Mercurego, Freddiego Mercurego z Queen. Dlatego, że tam nagrali Made in Heaven, póki jeszcze Mercury w ogóle mógł cokolwiek nagrywać. Wcześniej nagrali płytę jazz w jednym ze studiów, a pod koniec życia Mercurego nagrali jego ostatnią płytę Made in Heaven tam i dokładnie ta statua jest na okładce tej płyty. Wiesz co, Wojtku, jesteśmy tak naprawdę w połowie tych slajdów. Tu każdy z nich, przynajmniej w mojej głowie, rodzi kilka pytań. Więc... No, prawda, bo ja cały czas gadam, jeszcze nawet o nic nie zapytałeś. No właśnie, no. Nie mogłem się wstrzelić. Nie? Wojtku, niezwykłe ciekawe historie i wyprawa, której ci zazdroszczę. Ja mam taki pomysł, żeby po prostu przejść przez te slajdy już z absolutnie minimalnym twoim w twoją fonią, czy twoimi muszę komentarzami. Muszę Wojtka Patiasa zaprosić na jakąś coś mocniejszego, bo inaczej to się nie... Tak, to jedna rzecz. Natomiast ja myślę, że żeby zakończyć tak elegancko tak legendarną markę, więc będziemy może w offline'ie po prostu dogramy drugą część tej rozmowy z możliwością opublikowania później myślę, na to kanale. Jasne. A pozwolisz, że teraz po prostu przejdę kolejne slajdy, jeżeli absolutnie wzbudzi w tobie jakiś... Nie mów tak, bo we mnie wszystko coś wzbudza jak w tobie, więc umówmy się, że ja nie będę nic mówił, a ty jedź ze slajdami. Dobrze, kolejny slajd. Ci dwaj wielcy, którzy ze sobą współpracowali i nawzajem dokonali rzeczy niezwykłej dla tego regionu, miasta i świata, można powiedzieć, a zwłaszcza też kultury. I filmowej, i muzycznej, no to wielkie, wielkie postaci. Tu mamy muzeum, to jest Nagra 1, to już absolutny, to co mówiłeś chyba o korbce, prawda? Tak, tak, tu z boku jest miejsce na korbkę. To jest prototyp tak naprawdę, to jest ten prototyp, za który otrzymał nagrodę. A tu widać korbkę nawet.
To jest jakby działająca wersja tego prototypu. To nagra 2, nagra 1. Tak naprawdę to nie potrafi mi odpowiedzieć, jak to klasyfikować. No, umówmy się, że to jest nagra 2, tak jest tam napisane. Tak. Kolejna nagra, trójeczka, 57 rok. Nagra 4-2, 70 to lata, jest ta początek. Najważniejsza. To jest ta To właśnie, jest na której. ta kultowa. Tak, to jest ta, na której Dirk nagrywał rzeczy, René nagrywał rzeczy, na której został nagrany Jazz in the Punch. To właśnie na tym magnetofonie. Fantastycznie. Nagra E. Bardzo rzadki magnetofon, rzadko, w ogóle niespotykany. A to jest właśnie do zapisu sonarów, dlatego było bardzo szerokie pasmo potrzebne. Do dzisiaj nie wiem właśnie, dlaczego nie używali tego do nagrań audio. No właśnie. Zagadka. A to jest cyfrowy z dyskiem twardym. Pierwszy magnetofon na gry. O. Bardzo, bardzo krótki żywot. W paru sesjach wziął udział, ale nawet nie miałem czasu, żeby się spytać, gdzie. To jest wielokanałowy cyfrowy PCM 2496. Dirk Sommer też używa takiego rejestratora. No właśnie, no, rejestrator wideo, prawda? To w tym kierunku poszła nagra. Ale proszę zobaczyć, jak to wygląda i jakiej inżynierii to wymaga. Nam się wydaje, że magnetofon szpulowy jest nie wiadomo jak skomplikowany. To jest prawdziwe. Po środku jest głowica wirująca. Ona ma taką średnicę. To jest jedna z większych głowic wirujących, jaką znam. Tak jak w magnetowidach. No tak, bo to jest magnetowid, tak. Tu znowu cud miniaturyzacji. Tutaj też rozbudowana wersja tego cudu. Pierwszy magnetofon kasetowy mieli długo wcześniej przed Walkmanem, ale był używany do szpiegowania, więc. No więc. No tak. To jest stacja edycyjna właśnie do tego magnetofonu kasetowego. To jest nagra T. TA, bo ma ten buzzer na górze. To czyli jednocześnie nagrywa. Jakby studio montażu. Tak. Tutaj mamy już linię produkcyjną. To jest ten ich topowy magnetofon, wzmacniacz. Tak. No i znowu jesteśmy, tutaj widzimy jezioro z daleka. No jeden z systemów to jest system właśnie do sypialni Kloda. Tam drugi systemik, bo on zawsze miał kilka systemów w jednym pokoju. Po lewej stronie, po prawej i jeszcze na środku. I podobno, że naprawdę słuchał. Po prostu co mu przyszło do głowy, to dzisiaj to słucham, albo teraz to. Tej płyty tu posłucham, a tej tam. Jedna z podarunków to od Rolling Stonesów dostał. No, 12 gramofonów. EMT, 12 EMT gramofonów. A to jego pasja. No i kolejne szaleństwo. To są duże kolejki, to nie są małe kolejki, tylko duże. To jest tej wielkości modele. Nie jeździł nimi, tylko zbierał. No tu właśnie jak gościł ich, to tutaj siedzieli i popijali. I fotel odsłuchowy. No i IMES-ów projekt oczywiście. To jest w drugim, to jest sala kinowa w drugim budynku, gdzie montowano wstępnie filmy z Montreux. I tutaj jest właśnie systemy HD, które w ogóle nie były jeszcze na świecie znane, były w ramach jakby prototypowe, to one tutaj zawsze były jako pierwsze prezentowane. No i, no tak, i fotele lotnicze. Tak, to podobne szwajcarskie. Tak. No tutaj właśnie. Leonard Cohen, David Bowie, Prince. Na przykład. Głowa boli. Niedyfikowane rzeczy. Nie mogę na to patrzeć. To jest kawałek archiwum. Znowu nagra TA. No właśnie, i takie rzeczy tam leżały. Luzem. Tak, ja zobaczyłem i pytam się, dlaczego to tu leży, bo mówię, że akurat to wyciągnęli. No bo takie rzeczy są w tym archiwum. Nie. To jest szokujące, skandaliczne, a to jest oburzające. Z naszego hotelu. Całkiem przyjemne. No i to, co mówiłeś na wstępie, analog w XXI wieku, nagra znowu wraca do analogu, ale w wersji już LP. Tak.
Tak. I to jest ciekawostka, że napęd tego gramofonu jest wykonany tak jak w magnetofonie, to znaczy z rokami pośredniczącymi. To są dwa silniki z jednej i z drugiej strony i one mają tak, współpracują z takim okrągłym gumowym paskiem i on się owija na rolkach tak jak w magnetofonie po to, żeby utrzymać jego naprężenie. Super. Wojtku, bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękuję ja również. za to, że tam pojechałeś, tam byłeś i wszystko to zarejestrowałeś, a jeszcze byłeś na tyle dla nas łaskawy, że opowiedziałeś o tym i mam nadzieję, że być może od niektórych tych slajdach będziemy mogli nagrać coś w offline dodatkowo, bo szkoda, żeby tak wspaniałe opowieści umknęły gdzieś i no, niezwykłych historii dzisiaj się teraz przed chwilą dowiedzieliśmy o tej wspaniałej firmie. Serdecznie dziękuję i już zapraszam na kwiecień, ponieważ Wojciech Pacuła będzie gościem kwietniowej konferencji, gdzie opowie z kolei o formatach audio. Tak umówiliśmy się i bardzo zapraszam. Liczę na kolejną prezentację. Wojtku, ja również dziękuję. Serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję.